Diamond Smith Miller! Propos posej, afentyn, tyny, night. To to mina, to gina, to są pewnie kadej, kompre fotola, kapryka, nema, gete osamej, popopeo, gete mej. Słuch to pachot, a ptak słuch la pachin, tu antimak, tak, tak, to rete rebesko, we. Diam tepa din, odi diam pandy. Thanks. Dobra, uważaj, kurwa! Masz pierdol! Przygotować się, proszę. Jasne! Zrobię ci dziecko w tym oktagonie, chodź! Nie, Bazyl, tylko nie napierdalaj mnie za mocno, proszę cię! Bazyl, błagam! Słuchaj! Dobra, na spokojnie! Jasne! Zabij się, proszę! Co? Uwaga! No! Gotowi? Gotowi! Dobra. Poszli! W czachę, obróć się w czachę, kurwa! Najbardziej widowisko. Dobra, kurwa! Zajebiście! Stój, kurwa, gagatku! Szwok się! Poczekaj! Teraz salto! Łokieć mu rana, kurwa! Byk! Kopiemy jak leży! Nie kopiemy! Załóż mu balankę! Kurwa, dawaj go! Co jest? Waszy, nie daj się tak! Fucking kurwa! Brawo! Kurwa! Ładnie, Bazylii! Dwa! Jeszcze dwa! Jeszcze jeden! Teraz Michael Jackson! Chodź tutaj! I teraz się mał! Pach! Spierdzielaj! Tego się nie spodziewałem. Ale to tak z pizdy chyba jest z tym kopaniem. O ty kurwa gagatku! Nie, na spokojnie, słuchajcie. Bazyl, piona, dzięki. Zajebista walka. Dzięki za tą walkę. Jasna! Właśnie tak! I raz się jest tylko młodym, kurwa, trzeba zapierdalać! Zajebiście, kurwa! Zarób se na furę! Kurwa, chyba nie dojedziemy! Kurwa, niech to chuj! Kurwa, pani chciała wejść się ze mną na jakąś kawkę? Dobra. Na kawkę? Aha, albo do pasy. Na pasę? Okej. Dobra. Na basen wydaje mi się, że to jest dobry pomysł. Tak, właśnie tak. Ponieważ? Aha, narkotyki, tak? Chcesz wyjść z więzienia kiedykolwiek, po takim wielkim przekroczeniu. Okej. Możemy. Kurwa, zrobiłeś mi nadzieję! Dobra, weźmy to. Zrobiłaś mi nadzieję! Niech to chuj, wiesz co, zajmę teraz pasem przez ciebie. To jest wszystko twoja wina! Ja dałem z nim. No i co? Przepraszam, trochę mi się wyzutęło, ale no. Słuchaj, gadałem z nim i powiedział tak, że możemy to jakoś ogarnąć. Ja pierdolę! Tutaj! Spokojnie. Witam bardzo serdecznie. Myślałem, że pan będzie sam. Wie pan, panie Chmielnicki, po wczorajszej akcji musiałem się upewnić, że wszystko będzie w porządku, że mojemu życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Ale spokojnie, tutaj przyjechałem z samymi szychami tej komendy. Jasne, że pamiętam pana Sokolaka. Pan się nie stresuje, panie Chmielnicki. Jak on się ma nie stresować, łeło? Spokojnie. Na dobrych kartach jesteśmy, w porządku, wszystko. Ja tutaj przedstawię wszystko o to, co się rozchodzi. Mam dwie sprawy. Tak? Pierwsza sprawa to jest... Well. Na Jamestown.
dojdzie do wymiany gotówki nieopodatkowanej. 50 fucking pierdolone koła. To jest szantaż. To jest najlepsza okazja, żeby tych pierdolonych putasów w końcu dorwać i żeby poszli w pasiaki. Kiedy to będzie miało miejsce? Będzie miało miejsce wtedy, kiedy ja o to ustalę. Aha, w ten sposób. Tak, właśnie tak. Z waszego? Nową fazę ma, ty, spokojnie, to tego chmielu, jest, który pali cały czas, całymi dniami. 50 tysięcy wymiany, kiedy pan to ustali? My jesteśmy jednostką gotową chyba, panie 101. Jasne, jak się ta jednostka nazywała tak swoją drogą? No jak? To jest tajna K-O-N-G-O! K-O-N-G-O, kurwa! Z waszego dobrze, panie to do głowy, Posłuchajcie, to jest pierwsza luta, a druga luta jest taka, że jestem szantażowany i chcą zrobić na mnie wałek. Podobno jakiś James, czy jak on ma na imię, podobno ma ze mną spotkać się w banku. Oskarża mnie o nieopodatkowaną gotówkę, gdyż ona jest opodatkowana. I każe mi oddać pieniądze, a ja u kogo? U kogo pan? Ale co kurwa, u kogo? Czekam na telefon, podobno jutro ma się zjawić, mamy do każdego internetu, to jest swoją drogą. Dzisiaj możemy znaleźć tą szajką na Jamestown i w końcu ich wykruszyć. Chmielicki, robimy tak. Jedziesz tam od razu, umawiasz się, my jesteśmy w radiowozie nieopodal, czekamy na sygnał. Wysyłasz mi SMS-a, kasujesz tę wiadomość, a my wjeżdżamy, zajwijamy chłopów. Ale nie umawiaj się bezpośrednio na Jamestown, spróbuj ich wywabić stamtąd. I żeby ich nie było, kurwa, 40, tylko umów się z dwoma, trzema, słyszysz? Ale ci damy za to pitos. Pitos? 50 pierdolony fucking baksów. Jasne, tylko problem jest takim, że nie mam nieopodatkowanej gotówki. Trzeba mi dać 50 tysięcy i wtedy co załatwię. Muszę z nimi do nich pojechać z tymi pieniędzmi, żebyście przyłapali, kurwa, na surowo! Czyli chcesz od nas nielegalną gotówkę, żeby dać gangsterom, żebyśmy my ich złapali? Mniej więcej, na pewno macie w magazynie 50 pierdolonych tysięcy baksów nieopodatkowanej gotówki. One mogą, możecie mi je dać i trafią, kurwa, do nich do kieszeni. Wtedy ich przyłapiecie, kurwa, i pokażę im, kurwa, kto jest, kurwa, gagatkiem na tym pierdolonym getcie. Panie 101, co pan na to? Jakby do tej torby oprócz tych pieniędzy włożyć jeszcze jakieś narkotyki? GPS-a. I kilogram narkotyku. Tak, właśnie tak. Stop! Zapiszę to. Stop! Akolak, co ty kurwa masz na sobie, ty? Bo właśnie, Zakolak. Założyłem spadochron, jakbyśmy mieli oknem się ewakuować. Pierdolę. Nie uważasz, że to jest za nisko? Słuchaj. Przez zarób zawsze bezpieczony. Skąd mogą wiedzieć, na którym piętrze się spotkamy? Kurwa, to są dwa piętro, jedno piętro jest. To w sumie nie można nawet piętrem nazwać. Ale on może wyskoczyć z otworzonym spadochronem, wtedy nie będzie musiał się otwierać. W sumie no, nie gu... O, Zakolak. Zaimponowałeś mi teraz. Jest 3 metry. To się przecież nie odpowiada. Skakongo jednak, no. No ale nie musi. Ale to jest spadochron do zdupcania, ja wyskakuję i lecę. Słuchajcie, tylko jest jeszcze jeden problem, bardzo ważny. Jaki? W tym mieście. No. Niestety panuje tu choroba, kurwa, droniarzy. Podobno młody dron rozesłał wszystkie drony, kurwa. Podobno cała ekipa Hevry lata nad tym miastem i wie o wszystkim. Także jest mała szansa, że te chujki będą o czymś wiedziały. Ale spokojnie, zapanuję na tę sytuację. Ubierz się, proszę cię. Nie ma takiej opcji, jest to prywatna rozmowa między nami. Właśnie tak, tylko ja? Wyłącznie. Właśnie tak. Nie ma takiej opcji, żeby nie wpadli na tą pułapkę. Słuchajcie, 50 koła, skołujecie, ja pójdę do tych chujków, żeś stał i im, kurwa... Pokażę, kurwa, kto rządzi na tym pierdolonym getcie, a dorwiecie ich wszystkich, kurwa, pójdą w pasiaki, odsiedzą, kurwa, w końcu swoje i pójdą na rolnika. Właśnie tak. Dobra, tak, tylko nie zapędza się na jedną rzecz. To nie może być na Jamestown. Musisz ich wywabić chociaż kilka metrów spoza ich terenu. Nie chcę, żeby później seniorita wyleciała mi z klamką, gotując, rozumiesz, obiad i zawijając tortillę. Jasne, ściągnę tych potasów bezes gdzieś, kurwa, na jakiś taki najciemniejszy załóg, najciemniejszy do ciemnych interesów. To dzieje? Spokojnie, ja o to zadbam. To nie leży w waszym interesie, tylko w moim.
Robimy jeszcze jedną rzecz, żeby zadbać o twoją przykrywkę. Masz pistolet? Nie posiadam. Nie posiadam. Mam tylko umowę na sprzedaż pojazdu. Dostaniesz pistolet do zwrotu i oddasz strzał. Aha. Wtedy my będziemy w pobliżu i zareagujemy na ten strzał. Jasne. Zapiszę to. To będzie dobrze. No to lecimy po siano. I zaczynamy akcję Kongo. Wiesz co, na dobry Kongo. Dlatego nie widziałem na oczy, zniknęło mi. Chmielnicki, czekaj tutaj. Pół roku suszyłem kurwa w kieszeni. Co ja narobiłem? Najlepszego. Ty, a Rudy, a ty skołuj jakieś pasy. Co? Pasy, masz skołować jakieś pasy, białą metamfetaminę, bo tego się nie ruszę. Dobra, nie ma problemu. No. Pasy. Będzie bezpieczniej, z pasami jest zawsze bezpieczniej. Właśnie tak, do widzenia. Znaczy, do zobaczenia, gagatku. Czy nie da z nimi tak, to trzeba w takim razie w inny sposób. Dojedziemy tych pierdolonych putasów bez S. A możemy przesłuchać? A możecie też wesprzeć mojego kumpla. O kurwa. Chyba oznacza tak. O kurwa, to zaraz. Czekaj. Nie wciągaj. Jeszcze raz. Gotowy jesteś? Jestem gotowy, tylko słuchajcie. No. Musimy to zrobić, kurwa, w jeden jedyny sposób. Mam zajebisty plan. Słuchaj, Zakolak. Twoja misja jest taka, że masz na Mirror Parku ogarnąć BMX-a i tam go zostawić. My pojedziemy samochodem, a odpalę pewną nutę. Poczujecie się, jakbyście byli, kurwa, w San Andreas. Tak, właśnie tak. Dam ci dokładny, kurwa, namiar, gdzie masz go zostawić. Nadaje się, Zakolak, na taką robotę? Czy może ktoś inny? Czy Rudy? Zakolak. Zakolak? Kosztuje stówkę. Chmielnicki, no. Ale mieliśmy przypiąć jakichś gości, pasiaki. Jasne, a nie słuchać muzyki. Słuchaj, przypniemy jakichś gości, ja zapierdolę teraz pasa i zaraz Zakolakowi powiem, o co tutaj chodzi. No. Nie przy nas może, co? Niech już się nie pierdoli. Nie przy nas. Jasne. A ja musimy zobaczyć jasne. Pan zobaczy, co się w tym oknie dzieje, Maryjo Boska. Odwróćcie się. Słuchaj, Zakolak, zaraz ci przewinę, co jest pięć. Pasuje? Zakolak! Chodź tutaj! Wiesz w ogóle, gdzie jest Mirror Park, Zakolak? Nie. Możemy ewentualnie ci, ja ci dokładnego GPS-a zaznaczę na samochodzie, jak wejdziemy, to wtedy będziesz wiedział, gdzie tą spulę zostawić. Ale to mam rower zawieźć tam, nie? Tak, masz BMX-a tam zawieźć, masz BMX-a tam zawieźć. Może być policyjny? Może być policyjny. To wiem, tam gdzie I tam jest taki przesmyk, taka alejka za tymi domkami, taki wąski przesmyk. I w tym wąskim przesmyku zostawić rower, BMX-a, obok ściany. Jak wąski to jest przesmyk, tak jak tutaj ten korytarz? Tak jak w San Andreas. Czaisz? Pierdolę. Ale... W takim mieście, takie miasto, San Andreas. Czy my możemy kogo innego wybrać do tej misji? Nie, no spokojnie. Odbiorę tą szpulę i pojadę od razu, kurwa, na Jamesa. Tak. A po co ten rower w tym wszystkim? Zaraz zobaczysz, jak odpalę ci, kurwa, piosenkę, jak będziemy jechali po ten rower, to zrozumiesz, o co tu w tym chodzi. A ktoś będzie pilnował tego rowera? No będziesz stał przy tym rowerze, Zakolak, dlaczego ty nie rozumiesz? Ma tam stać BMX. No mam stać, ale nie będzie, że mam stać przy nim i pilnować. No jakby. Będziesz stał, my podjedziemy, dasz mi tego BMX-a, ja na niego wsiądę, pojadę i jadę na Jamesa. Dobra, dawaj, rozumiem. Zakolak, nie marnuj czasu. I pokażę ci GPS-a, gdzie masz dokładnie pojechać z tym BMX-a. Będziesz miał 5 minut na to. Weź tylko tego BMX-a postawić, pojedziemy tam, ja jeszcze pojadę się rozjebać z dupy, kurwa, i mamy 100% wygranej. Rozumieliście wszystko? Mniej więcej. Mnie to interesują ci złoczyńcy. To będą poważna spółka to jest. To jest, kurwa, spółka gagatków. Dobra, działajmy. Dobra, macie dwa radiowozy? Jeden. Mamy jeden. Jak to kurwa jeden? Czy pan mnie nie wpierdzieli w żadne kłopoty? Żeby moja głowa tutaj nie zawisła w tym mieście. No ale szanowny panie. Nie, spokojnie, głowa pana nie zawisnie, jeżeli już to ciało. Znaczy plan dla mnie był prosty, pan się umawia, strzela, z przypadku, my tam się pojawiamy, sprawdzamy, co to są za strzały, zakuwamy, chłopaki mają torbę, zawijamy ich i tyle. Nikt nic nie wie, nikt nic nie widział. I basz mnie kurwa uderzyć, jak wyjdę z tego samochodu. Uderzyć, tak. Z przyjemnością, Chmielicki, z przyjemnością. I co mam powiedzieć? Jeź! Jeden. Szybko. Nie tak szybko. Jedź po ten rower! Gdzie łowę?
No w miejscu. Jedź po ten pierdolony rower. Jest tutaj, za nami, super. Za nami. Dobra, dobra, widzę, widzę, wiem o co. Ho. Right, co kurwa jest po to? Bierasz. Kim ty kurwa do tańczysz? Na miejscu. Jasne. Na rower kurwa. Do roboty lecę. Na rower idź kurwa, no zostawiłem go tu za rogiem. Idziesz? Zamknij się za kolak. Co ty kurwa powiedziałeś? Co? Co ty powiedziałeś, kurwa, zamknij się kurwa. Za kolak posłuchaj. Ty się dzisiaj nie znasz. Rozumiesz? Ja cię mogę kurwa podregulować kiedyś na tym getcie. Słuchaj, to jest moja wizytówka. Jakbyś kiedyś chciał kurwa wpaść do mnie na melanż, to zadzwoń. Jadę teraz na te sprawy. Na razie go w zakolak. Spierdalaj za kolak! Chuj w tą klamę, wy nie wiecie o co chodzi, kurwa. Bebu, bebu! Typy tu są, kurwa, niech oni spierdalają. Dobra. Jeszcze kartę SIM. Czekaj, wyślę mu GPS-a i... LSPD! Zostaw telefon, odłóż telefon. Poczekaj, bo mam jakiś kontakt, Połóż się na ziemi. Ale o co chodzi, panowie, o co chodzi? Gleba! Ale o co chodzi, o co gleba, chodzi? Kurwa, gleba! Gleba! Kurwa! Drugi, kurwa. Ale o co tutaj chodzi? Zamknij się! Ale jestem kurwa niewinny, o co tutaj chodzi? Przytrzymuję go! Nie masz szans. Gleba! Pierdolony Diamond Smith, kurwa, pierdolony Diamond Smith! Leżysz, kwiczysz, kurwa! Pierdolona 60. Co masz w tej torbie? Pamięć się! Ała! Chuj, przyznam się. Pierdolony Diamond Smith mnie wpierdolił. No Diamondzie Smithu też nam opowiesz, kochaniutki. Przyznam się, mam przy sobie 50 tysięcy nieopodatkowanej gotówki. Oho. Pierdolony kurwa chmielacz. Za co? Słuchajcie, powiem wam prawdę. Tak już jestem w dupie. Diamond Smith chciał mnie wystawić, już o tym wiem. Dał mi 50 tysięcy gotówki, bo chciałem z niego ściągnąć haracz. Inaczej chciałem go zabić, razem z moją ekipą Wagosu. Łeb ci rozpierdolę, rozumiesz? Słuchajcie, to nie jest tak, jak myślicie. Łeb ci rozpierdolę. Głowę, rozumiesz to? Jasne. Szefie, spokojnie. Powiem wam wszystko, słuchajcie, podaję się. Wrobił mnie ten Diamond Smith, kurwa. Wiedziałem, że to jest jebana 60. Szefie, mogę na stronę? Dobra. Sprawdzimy, co tutaj masz. Wytrych, zapalniczka, nieopodatkowana gotówka w postaci 50 tysięcy na oko, jak liczę. Ja pierdolę, jestem w fizie. Chłopie, ty nie wyjdziesz z pierdla. Kurwa, po co się obijałem z tymi Wagosami? Kurwa, już wiedziałem od samego początku. Kurwa, od kiedy tam zamieszkałem, że będę miał problem. Ty nie wyjdziesz z pierdla. Trzeba było się umyć. Ale o co ci chodzi, kurwa, Białasie? Sam jesteś tutaj? Jak na razie tak, ale możemy zacząć współpracować. To znaczy? Ty nie masz kurwa wyboru! Pojedźmy na komendę, wszystko wam wyjaśnię, Ale co kurwa? Jak masz na imię? Neo Chmielnicki. Jak? Kurwa? Neo Lasputas Chmielnicki. Lasputas. Neo Lasputas Chmielnicki. Ja znam jednego Chmielnickiego. Ja też w sumie. I chyba wszyscy tu zgromadzeni. Co ty, kurwa? Tak. Co ty? Złapać cię za jaja?
tak ja może by tak mało, mu pałą przypierdolił. Włożyć ci pałę policyjną do tego noca? Posłuchajcie, możemy to wszystko wyjaśnić. Ja tylko chciałem ściągnąć hara z Diamonda Smitha, pierdolonego chmielarza. W zamian mogę wam wszystko powiedzieć o mojej ekipie. Mhm. Bierzemy go na bęben, panowie. Jasne. Dobra, pełne wirowanie. Pełne wirowanie, kurwa, obroty wsteczne. Kurwa, chłopie, dzisiaj nie wyjdziesz, kurwa, cały. Panowie, będziesz przepraszam, prosił, żebyś panowie, mnie przepraszam, do więzienia wysłali. Ja naprawdę będziesz, nie chciałem, kurwa, prosił, ale żebyś naprawdę mnie do więzienia wysłali. Taki temat? A. Chłopie, siedzisz, kurwa, wtapasz, jak tak idziesz siedzieć, kurwa? Jest koniec, koniec. Nie wyjdziesz, kurwa, przed 60. Ja chcę adwokata, nawet. Ja chcę adwokata. Chuj ci pomoże adwokat. Nie ma żadnych praw. Człowiek, co ty pierdolisz? Pojebało tak się tak jesteś, ważniaczek? Przepraszam, ja naprawdę nie chciałem, nie chciałem... Bo jest shotguna w nogi, to wszystko przez tych chłopaków, Jamesa, oni mnie zmuszali do handlowania narkotykami. Z dwururki. Będziesz, kurwa, leżał, będziesz, kurwa, płakał, będziesz, kurwa, kwiczał, no, będziesz bity, kurwa, rozumiesz? Zobacz, jak... Powiem wam wszystko o chłopakach, naprawdę, powiem wam wszystko o chłopakach, możecie założyć gigantyczny papier, wszystko wam powiem, ale podala mierda. Radiowóz, jedziemy. Ale nie pójdź, ale naprawdę, nie trafię do więzienia, prawda? To oczywiście, na wiele, wiele lat. Mało tego, jeszcze w pierwszym zostaniesz po drodze. Nie, naprawdę nie chciałem tak skończyć, jestem przecież jeszcze młody. Czujesz? Na Gringos, kurwa, Leputos. O, wsadzamy go do beczki. A to jest ten samochód? To jest ten samochód. Dobra. Współpracuję z nim. Masz przejebane, rozumiesz to? Nie, masz tylko... przepierdolone. Nie, tylko nie mów nic z Diego, nie mów nic z Diego. Diego to mój brat. Kurwa, który to tak? Tranquilo. Lecisz pasiaki na 500 miesięcy na ten moment. Posłuchajcie, mogę złożyć papier na wszystkich. Tranquilo. Podpisujesz koronkę? Tak. Zrobię to. Nie chcę stracić mojej młodości. Papiery mu dawać. Dawać mu papiernik, podpisuję. Wszystko o wagosach i panowie, słuchamy uważnie. Jak coś się nie będzie zgadzało z informacjami, które już o nich posiadamy, przestajemy go słuchać i lecimy od razu z pasiakami. Dobra. Dawaj, nabijaj. Zacznę od tego, że wprowadziłem się na Jamestown jakieś parę lat temu. Zostałem zapoznany z jakimś... Dobra, kto jest szefem? Nie, jaki Diego. Tranquilo. A nazwisko? Nie mam pojęcia, zawsze jest przedstawiony jako Diego. Podobno handlują... Nie pierdol mi tu! Nie. Zaczekaj. Poczekajcie. Słuchaj, młody. 22 listopada 2021 roku. Chłopak, który przyszedł zeznawać, nie chciał iść w koronkę i powiedział, że pierdoli tą policję. Wiesz, kim my jesteśmy? My jesteśmy pierdoloną grupą Kongo. I wiesz, jak załatwiamy takich ludzi jak ty, którzy najpierw do nas przychodzą, a potem ich chcą mówić? Kurwa tak. Rozumiesz? Nie. Rozpierdolę cię z tego pięknego, zabytkowego i można by rzec czarującego. Siadaj na lufę, kurwa, Chmieliński. Widzisz tą ścianę, człowieku? Kurwa, widzisz to? Jasne, już zaczynam gadać. To mnie nie denerwuj. No, więc nazwiska? I zacznij mówić. Jasne. Jeszcze ostatnie zdanie. Panie Pisigela, jako jednostka wewnętrzna muszę zwrócić uwagę na stosowane środki. Bardzo bym prosił, żeby mózg jednak nie rozlał się na tych pięknych ścianach. Ostatnio były malowane. Dobra, trzeba będzie troszeczkę niżej. Troszeczkę niżej celować. Rozumiesz to? Jasne. Powiedz tylko. Rozumiem. Powiedz tylko, że nas pierdolisz. Powiedz mi to. Prosto w twarz mi to powiedz. Że co mam powiedzieć? Wszystko. Jasne, już mówię. Diego Maradona to jest szef Wagosów. Diego Maradona? Tak, współpracuje z różnymi innymi grupami przestępczymi. Mniej więcej, bludcy. On zarządza całą tą szajką przestępczą. Żądał ode mnie handlowania narkotykami. Zlecenia z zabójstwami. Kazał ze mnie zrobić tak zwanego żołnierza. Żołnierza Wagosinę. Nazywał mnie La Puto La Mierda. Mówił to mi zawsze, każdego dnia. Jeżeli nie sprzedam 50 tematu, to mnie zajebie. Podobno... Równo o północy. Grzebie dupą w palcu. Ale ja nic nie mówiłem.
Po prostu on jest jakiś psychiczny. Zróbcie mi coś, ja już nie chcę, naprawdę. Całe szczęście, że na was trafiłem. Nigdy nie chciałem pójść tutaj na komendę dobrowolnie. To jest, mi się wydaje, że to jest szczęście od losu. Zróbcie coś z tym. Jestem Lamigos Neo Laputos Mielnicki. Nie trafiłeś na policję, trafiłeś kurwa na jednostkę Kongo. Rozumiesz to, czy nie to rozumiesz? Jebaj go kurwa, ja nie mam czasu, ja wstaję o 5 rano. No przecież wam wszystko powiedziałem, wszystko, będę mógł iść podsłuch, mogę złożyć wszystkie zeznania, trzeba w końcu skończyć z tym pierdolą Diego Maradona. Jak się składa, że sprawą Vagosów zajmuje się od jakiegoś czasu. Jest też taka opcja, że jak nie pójdziesz na współpracę, to ja zadzwonię i powiem, że poszedłeś. Mało tego, odwieziemy cię na Jamestown i pojedziemy. Pojedziemy w drugą stronę. Nie będziemy słuchać, jak zostajesz rozpierdolony przez dziesiątki Vagosów, którzy są wkurwieni na swoje... A ja zostawię im jeszcze karteczkę w twojej kieszeni. Nie, Ocie, dajcie mi ten podsłuch i wyrzućcie mnie na Jamestown. Wszystko wam załatwię. Wyśpiałam wszystko co do joty. Ale Zakolak dawno nie był na służbie. Nie wie jak to jest przesłuchiwać. Może on się z tobą zabawi, co? Ale kto... Wsadzi ci flesza do dupy. Zakolak? Zobaczy jak się robisz piękną rozgwiazdę. Nie. Proszę cię. Może my cię tu zostawimy z nim. Zostawimy cię. Chodźcie chłopaki. Chodźcie. Panie Zakolak, pan zaczeka. Pan zaczeka, ja panu wszystko powiem. Panu wszystko powiem, naprawdę. Kurwa, słuchaj mnie. Słuchaj mnie, bo ze mną tak nie będzie. Aha. Przyjemnie, jak z kolegami. A z tej strony muszę poglądać, chodź. Sprawa wygląda tak, kurwa, gagatku. Jaki gagatku? Przecież nie znam żadnego gagatki, bo to mierda. Mówisz nazwisko, mówisz z kim, kto, gdzie. Mało nam mówisz, mamy wiedzieć więcej, kurwa, w trybie natychmiastowym. Mało tego. Potrzebujemy białko na nich, kurwa, twarde dowody. Rozumiesz to? Jasne, przecież mogę złożyć całe białko. Co my mamy z tego twojego pierdolenia? Że Maradona ci kazał tam dealować, że to będzie się zajebie. Twarde dowody, kurwa. Przywozisz towar, wszystko czym dealowałeś. Hajs, kurwa. Godziny, daty. Spisujesz, kurwa, na zeznaniach. Podpisujesz to. I wtedy, kurwa, działamy dalej. I wtedy, kurwa, pomagasz nam ich cepnąć. Jasne, zrobię tak. Pójdę do Diego Maradony i do wszystkich chłopaków wezmę towar. Przyniosę wam wszystko, wszystkie odciski palców, wszystko, nielegalną gotówkę i wszystko co pan sobie zażyla, pula mierda, tak kilo. Będziesz miał kurwa podsłuch zamontowany. Aha. Będziemy kurwa jeździć za tobą. Aha. Póki ich kurwa nie złapiemy, rozumiesz? Jasne. A jak ci się odwidzi kurwa, nagle coś, w tym łbie pustym kurwa. Tylko nie pustym. To już nie wyjdziesz, kurwa. Nie wyjdziesz już, kurwa. Jasne, panie Zakolak. Przed 2000, kurwa, 70 nie wyjdziesz. Ja ci to, kurwa, obiecuję. Jasne, panie Zakolak. A może pan... Albo cię porobimy tak, jak mówił pan oficer, funkcjonariusz, kurwa. Do Vagosów, kurwa, cię puścimy. Zobacz, kogo znalazłem, kurwa. Dupcie twoją, rozumiesz to? Poznajesz tę dupę? Rozumiesz to? Rozumiesz to? Masz przepierdolone, człowieku. Wiesz, co ja idę z nią zrobić teraz? Podepnę ją pod ten kabel, który miał być pod ciebie, rozumiesz to? Nie rób tego. Wszystko powiem, przecież wszystko powiedziałem. Tylko Maradona, wszyscy rozdają temat. Tak. Wsadzić ci w pizdę tę latarkę? Przy was. I takie, kurwa, będzie twoje życie teraz od dzisiaj, rozumiesz? Jak będziesz nam utrudniał śledztwo. Tak to wyglądać będzie. Was wszystkich pojebało? Co to za olśnienie? Pojebani jesteś jacy... Co ty, kurwa, za Zakolak odjebałeś, co? Co ty, kurwa, za Zakolak? Jesteś pojebany jakiś, kurwa? Czy ci coś odjebało? Czekaj, czy je słyszę? Od kurwa, co? Co pierdoli? Co ty kurwa za Zakolak odjebałeś, co? Ty! Co? Mamy cię! Ty kurwo chora! Czy cię kurwa pojebało? Nie wiedziałeś, że choruje na dwojego stwierdzoną rasioną, a ty mi jeszcze robić jakieś tu wywody? Czy cię pojebało, kurwa? Pierdolony chory jebany! O kurwa! Tak, jasne, już wszystko powiem.
Wszystko powiem. Ty, dawaj jeszcze jedną bombę, dawaj jeszcze jedną wrzucaj. Kurwa, wrzucaj tu jedną jeszcze. Wszystko wam powiem. Przecież to było wszystko tylko Maradona. Pojebało was? Co się kurwa odjebało? Co, jak się ci kurwa kapucyn jebany, Jim, zobacz. Że was pojebało? Masz, kurwa, masz przejebane za korak, masz przejebane. Ten rower był nienaoliwiony, ten łańcuch był zjebany, kurwa, masz przejebane. Wyszli mi bąka z dupy za tego faka. Ty jesteś pojebany, kurwa, za korak. Masz przejebane. Jestem, kurwa, łełełiło. Co ty, kurwa, łełełu? Co ty, kurwa, łełełu? I co, dorwaliście w końcu tych bagosów, czy nie? Zakolak. Panie Zakolak, brawo za interwencję. Ten flash był bardzo, bardzo ciekawy. Powiedzcie mi w końcu, czy dorwaliście tych bagosów, czy nie? Milicki, próbowałeś nas wszystkich zrobić w chuja. Nie. Podwójny wyrok dostajesz, kurwa. Na spokojnie. Na spokojnie. Ale na spokojnie. Posłuchajcie mnie, gagatki. Posłuchaj mnie, kurwa, Zakolak. Jeszcze jeden taki numer i masz przejebane. Ale co ty, kurwa, gato? Póki co to ty masz przejebane, skany. To ty masz przejebane. Masz przepierdolone. Wszystkich zrobić. Chwila, co wy, kurwa, myślicie, że my gramy w jakimś filmie, kurwa? Rozjebałeś się na chmielarza w ogóle, wiesz? 60. Posłuchaj mnie, kurwa, jeszcze raz mnie tak nazwiesz, a wyjdę z tobą jutro na ringi i cię najebię. Jak chmielarz może podpierdolić chmielarza? Ja wina, że nie potrafi złapać, kurwa, pierdolonych putów, lamierna, kurwa, bez S. Rozumiesz? Trzymaj się. Koniec takiej, kurwa, głupot. Koniec takiej, kurwa, bo jak on coś wie. Koniec takiej, głupot, rozumiesz? Ale ty, człowieku, mam ważną wiadomość do wysłania. Tyś odjebał teraz taką akcję, no, że to jest słuch. Co ty pierdolisz? Co ty pierdolisz, kurwa? Patrz. Bomba! Dostałem zlecenie odwrocznie, że mam się tam pojawić na klatce. Nie wiem, co tu się stało, nie wiem, dlaczego mierzysz do mnie z tego gnata. Przestańcie. Ja to myślałem, że ty na współpracę idziesz, że chcesz się zmienić, że wydasz nam bagosa. A ty, kurwa, co? Dwujajowość? Wypuść mnie stąd. No nie ma takiej opcji. Zostaw te drzwi, kurwa, zostaw to, kurwa. O, jasne. O, spierdalaj! O! Zostaw mnie! Zostaw mnie! Zostaw mnie! Zostaw mnie! Nie! Kurwa. Zakolak, wypuść mnie lepiej stąd i mi... Chuja mnie? Przyciąłeś? Ja angażuję tutaj high comment, żebyś mi wagosów wypierdolił na białeczko. Jako za ostatnim razem. Przecież, kurwa, dostarczyłem wam pierdolonego na Chmielnickiego. Kurwa. Amen jest z tobą teraz. Nie, panowie. Nie. Rzucimy flesza, jest na kurwa. Rzucimy flesza, jesteś ty. Ja nie takiego wagosa chciałem. Ja chciałem wagosa z twojej kości. Chciałem informacji. Ty, kurwo, łachmyto, ja wstaję o... Puszczaj mnie, kurwa. Za kolach, puszczaj mnie! Ty, kurwo, psychicznie chora, szmaczo ty. Za kolach, ty pierdolony... Puta się... Ja piąta wstaję rano. Za 4 godziny, człowieku, na drugą zmianę jadę. Do. Wiesz, co mnie to obchodzi? Kuj mnie to obchodzi. Kuj? Mam was, kurwa. Jestem nieunikalny. Ale powiem ci szczerze, dziękuję ci, bo za dzisiaj, kurwa, taką notatkę dojebie, kurwa. Nie. Nie dorwiecie mnie, kurwa, nie dorwiecie mnie. Ratuj mnie! Leżysz. Dobra, panowie, wypuśćmy go samego sobie. Wydaje mi się, że sam we własnej osobie jest dla siebie największą karą za dzisiejsze postępowanie. Ale chmielarz, pamiętaj, że nienawidzę cię, straciłeś dzisiaj najważniejszą rzecz, moje zaufanie. Jasne, zapiszę to. No ty znasz, zapisz to. Mam, po czym teraz... 50 koła. 50 koła i temat. Przecież, kurwa, po tych laczkach go trzeba było poznać. To są jego laczki, tylko on chodzi w takich, kurwa, ja uciekam. Krzewikach. A. 50 koła i temat. Przecież, kurwa, wam oddałem! 50 koła i oddałem! Temat. Oddałem! Z magazynu policyjnego. Podusz się nawet. Bo ci łeb rozpierdolę. Jasne. Nie ma żadnego siana. Nie ma żadnego siana, przysięgam wam. Nie ma żadnego siana. A.
To był misklik. To był pierdolony misklik. Co tu się kurwa odpierdala, co? Kurwa gagatki? Kurwa łełełu? Łełełu? Co tu się kurwa odpierdala, się pytam? Kurwa łełełu? Łełełu? Ej, ja muszę się szybko przespać, bo to mój problem. Ja jasne, moi bracia, co moi bracia kurwa odjebali, ja się tak zapytam. Zapiszę to. Co wy żeście odjebali, moi bracia? Co tu się stało? No co kurwa łełu? Co kurwa łełu? Co łełu? Co łełu? Bo masz trochę metki. Tak pasa. Nie, lu. Może mam jakiegoś pasika? Dla mojego bracia. Mam jednego, tylko podzielcie się wszyscy, moi bracia. Niedługo pan Kapela też się zamieni w śmielarza, będzie mówił łełu, 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 łełu. Widzi pan? To już tak powoli. Tak, jadę z wami, tak. Dobra, pozbierajcie te drzwi z ziemi. Ta. Dobra, wkładamy. Lelelel. Nie jest balas, kurwa. Lelelel. No dobra, to ja też. Dobra, do wozu, już. Będzie na sobie tego za dużo trudno, jakoś to będzie. No to jak mam wejść? Ej, Gonzala mi nie ma? Dobra, słuchajcie, kagatki, mam flesza, zajebałem flesza policjantowi. Trzeba go jakoś wykorzystać. Zapiszę to. Jasne. Młody ba. Mam plan. Musimy uciec gdzieś do jakiegoś... Jaki ty jesteś kurwa głupi! Jak się bawicie tym notesami? Dobra. Kurwa! To radio? Wy jesteście przyjebani kurwa, co wy odpierdalacie? Nie bawcie się notesem, no. No, łełu. A ty nie gadaj nam gagatku! Dobra, weźcie se go! Jest nasz fucking pernol, ale Diamond Smith! Tak, właśnie tak! Diamond Smith i kurwa cała panda chmielarzy! Nie, Playboy jest zamknięty, ale ja myślałem o tej, jak macie ten, jak macie kratki, czy macie kurwa, jak macie kogoś, w ogóle, jak macie złomowisko, jakie jest złomowisko, to tam się da wejść, Ej, winiarnia i do lodówki! Nie, gdzie to winiarnia? Na złomowisku się da. Ty, a tam na paleto, jak masz taką rzeźnię, za drzwiami ukrytą? Ja też będę potrzebował, ale jestem na rękach, jestem w bagażniku. Na spokojnie. Halo. Aktualnie zacząłem w więzieniu, byłem w więzieniu, zamknęli mnie na chwilę, więc możliwe, że jest wystarczająco mocny, żeby w ogóle... No. Chłopaki, pauza na mnie, no. Wiesz co, jestem w gangu chmielarza aktualnie, uciekam. Dzięki za zabiątkę. Jestem w pięciu takich samych, którzy zadamy tak samo i gadamy tak samo. Za dużo szpunów, za mało towaru. Mam nadzieję, chłopaki, że żadnego gówno tutaj nie wkopaliście. Nie. Spokojnie, jedziemy. A mam już palić? Nie, ja będę wszedł. Dobra, biegniemy. Łeł. Kurwa, ja chyba klamy nie mam. Dawajcie. Mam nóż, kurwa. Teraz się jornąłem, kurwa. Drugi wjazd jak coś, łeł. Dobra, tutaj. Dwóch stron pilujemy, łeł. Dobra, ja muszę zapalić. Po co się, bo ja mam flesza, Ja mam kosę. Co tu się dzieje? Uwaga, jakieś wybuchy. Wchodzimy od drugiej strony. Chyba strzelają, nie wiem czy węg przypadkiem nie leży. All suspect down. 7-8? Co? All suspect down, powtarzam. Jestem kurwa strażownikiem z Krakowa. I kurwa BOOM! Nichuja! Łeł!
Dobiłem ostatniego pałką. Zdejmę tą kamizelkę, zobaczymy jak... Ja wezmę żółtego łeu. Ja już ona nie ma. Nelson, bierz jednego łeu. Śmierdzielać gadanką. Jajkosa i jeden łeu. I bingo klakson, jak skończysz opatrywać bingo klakson? Dobra. Muszę wam coś powiedzieć, to wszystko był tajemnic smyk. Nie, to nie byłem ja. Widzisz, młodszy bracie, wjebałeś mnie na beben teraz. Dobra. Ja wszedłem przez bramę i przyszedłem. Wszyscy od niebie puchę, kurwa. Wszyscy mieli, że nie mam puchę, ale kurwa. Ale nie, do nas nie dawaj, bo nas jest trójka plus ich jeszcze. Tego tak. Dobra. To będzie najpiękniejszy jail. Koleżanko. Słucham. Będziemy się całować? Jak chcesz z kolegą, to nie ma problemu. A ty, co ty? Co ty myślisz? Nie. Siadaj tutaj, pokażemy ci to i owo. Nie. Przyjdźcie się z nami. On jeden. A zrobicie konwój, kurwa, na chmielarzy? Zrobimy. Zajebiście! Odbijemy na nas wyrocznia! Wyrocznia nas, kurwa, uratuje, chłopaki! Trzeba do wyroczni, czas. Dobra, a który to... Czekaj, a co ty się w końcu rozmnożyłeś, czy co ty zrobiłeś? Ej, posłuchaj, zużyłem w darach. Kurwa, zużyłem na misję i po prostu chłopaki mi pomogli, kurwa! Obudzili się, kurwa, za grobów, kurwa! Ty gadasz, nie gadaj tak. Byliśmy na Human Labsie i wypiliśmy taką potkę zajebistą, taką zieloną i ona bulgotała i... I wtedy zacząłem wychodzić z siebie. Obok siebie stanąłem, Tak, właśnie tak! Panie policjantko, to jest pani najpiękniejszy dzień. Dwóch mielarzy z tyłu na kanapie. Ja nie, nikogo za mną nie ma? O kurwa! Wow! Co zapiszę? Pomocy, ała! Posłuchaj, mała, weź nas kurwa wypuść, a my odbijemy naszych braci. Możesz prowadzić, bo... Dobra. Prowadź, proszę cię. Dobra, pójdź do przodu, zaraz przejmę kierownicę. Nie ty. Już przejęłaś, już. Ej, ale bez kitu, teraz każdy mi się będzie chmielarz mylił normalnie. Ale na szpital. No na szpital jadę. A, poczekaj, to było... Kurwa. Na spokojnie. Ja jadę na szpital na zachodzie. Nie ma problemu. Oj, no ja nie wiem, czy ja bym wam zaufała. Wiem, jak obracać kierownicę. Dobra, słuchaj, powiem ci mój... Mogę ci coś powiedzieć? Ma dla ciebie message. Macie kogoś tutaj? Tak, trzeba robić package, kurwa. Dobra, jajko, a gdzie jest koleżanko? Dobra, wyciągam jednego. Mam dla ciebie message. Dobra, kadet, ty też weźmiesz jednego, jeżeli czarka tu nie ma. Ona mnie słucha. Gierka to nie gierka? Ja mam dwa piwka. Dobra, słuchaj, jesteś gotowa? Każdy pilnuje swojego. Dobra, powiem ci, jesteś jak hotel, bez L. Lelu. Kurwa, gagaski. Śmiało. Ja pierdolę. Oni wszyscy mają depresję, kurwa, jest tutaj za dużo. Loty. Pan tutaj do trójeczki. I kurwa, jaja. Pałki też nie chcesz pierdolić. Że pan łeu. Zapraszam z panem. Pan rzuci tam nożyczko. Kolej ogarniemy. Zjadaj. Nie wytrzymał. Czekaj jeszcze. I kurwa. Ale co śmiry. No, do rady was idzie, panie łeu. Ja. Będą nas konwojowali chyba, wiesz? Przekaż dobrym chłopakom z osiedla. Lelu. Co ty kurwa, gogatko, nie wiem, gdzie zostawić tutaj? Nie tak mostrała! Co kurwa na mnie ręce podnosisz, kurwa, ty gogatku? Bez kurwa rąk. No co kurwa? Co? Jakiś małomówny jesteś, kurwa? Na mili ze mną? Gogatku, ty? Od razu podamy przeciwbólowe. Co ty kurwa? Łaty! Ten on jest jakiś pojebany medyk! On kurwa nie potrafi gadać nawet! To jest kurwa chyba jakiś policjant! Kapeloszu! Teraz lepiej może? Tak, teraz lepiej! No i Francja.
Dobra, no co cię tam boli? Opowiadaj. Dostałem pałą po łbie od tego twojego kurwa koleżki policjanta! Tak być nie może! Mhm. Chmielu w czapce do... Kompleks! Dobra, robimy przewóz na myśli. Komplet, chyba kompleks, kurwa! Masz kompleks. Komplet, chyba kompleks! On chyba, kurwa, ma chujowe pieniądze! A wam nie może mamy kompleks! 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 Dobra, nazywam się Kuba, numer oznaki 425, oficer dwójka mają... Cyganka wróży, skarb na tamienione dni, powiedzą, o jak daleko stąd matula ma... Czekałem tyle dni, czekałem tyle lat, dziś pod eskortą psów idę pod sąd. Wolność zabrali mi, marzenia rozdział wiatr, a te więzienne dni czekają mnie. Żegnajcie koledzy ze wspólnej kradzieży, żegnajcie dziewczęta z miłości mej. A ty matulo ma, nie przejmuj się. Wypad, co? Co zajebiste, może bracie? Jak Mieloro? Tak jest, kurwa. Fucking patrolny gang Smithów. Nie, to tak nie działa. Się pan wypierdala, to jest pan. Wypierdalam sonek. Od nas to już nie zależy. Stój. Stój, wracaj tu. Narapałą przez łeb dostaniesz. Tylko nie mojego brata, tylko nie mojego brata. To ja bym chciał. Tylko nie pałam. Wytrzymał, kurwa. Nie przejdziecie właśnie. Nie przejdziecie, skurwa. Nie przejdziecie, kurwa. No ale bo będę wolał. Nie przejdziecie. Przejęliśmy. Do środka. Ja sobie to zapiszę do sobie. Ej, jak go będziecie wyzywali, to będzie wiedział, który go wyzywał. Wełu, nie przejdziecie. Wełu. Mam przejścia, mamy bombę. Bombę chcemy. Już. Ja trzymam się, jeszcze stoję. Ała. Trzymam się. Do środka, raz. Flankuj, flankuj go lewą stroną, Do środka. Nie przejdą, Co z nami? O kurwa, Pan Diamond, tak? Właśnie tak, zgadza się, jak na to. Pokaż mi jeszcze raz dowód. Jak się ten nazywa? Co jest tego? Tak, właśnie tak, konwój! Czarek, kadeci idą do ciebie na dach. A nikogo z tego nie ma? Nie ma. Zapiszę. Ściana jest. Dobra. Nikogo za to nie ma, o kurwa, krata i policja, zabierz sobie. I wypuśćcie mnie! Posłuchaj mnie, gagacino, my dostaniemy ten konwoik, czy nie? Tego co wiem, nie. To ja się stąd nie ruszam! Pierdolę! Tak to nie było. Nie wyjdę stąd, rozumiesz? Nie wyjdę stąd, chyba że z tobą! Ja i tak stąd wychodzę, więc... Wychodzisz ze mną? A skoczymy na jakąś kapriczozę? Słuchaj, nigdy nie byś miał lepiej niż 5 mielarzy na raz z tobą! Pytanie... Panie Leni, pytanie, no skoczę, chciałbym powiedzieć o pizzę, czy kurwa o kapuczynę. Dzisiaj? Nie wiem. Ja już chciałem dzisiaj. Jasne, ale posłuchaj... Mogę iść. Swój numer telefonu też rzuć tam do szafki, pobłagam! To nie mam. Idźcie z tym bankiem na dwójkę. Dobra, ustawiaj się pod ścianą. Poczekaj! Twoje serce chyba bije do ogień mielarza! Słyszę to swoje serduszko! Uciekaj! Na razie, Iko! Nara! Co ty kurwa gagatku? Co on tutaj kurwa? Gagatku, fajną masz czapkę, zasakuj masz! Chyba się trochę zgubiłeś, co? Gagatku? Masz przejebane teraz! Mamy cię! Kurwa! Oj co jest kurwa? Mamy jakiegoś świeżaka na celi! Kurwa, ty wyglądasz dziwnie jakoś! Fajne to mi pokazać! Musimy zagrać bilard. Tak, właśnie tak, też się tak wydaje, kurwa, na stresowanie, kurwa. Och, z kijem idzie ty! Tylko mi tym kijem nie wpierdol! Ile mam wpierdol? O kurwa! Do roboty, kurwa! Do roboty, gagatki! Musimy opracować jakiś, kurwa, prison break, rozumiecie? Ucieczka, kurwa, ze stanu, kurwa, Los Santos, z więzienia. Więzienia? Chwilowa, kurwa, ucieczka! Łe, łe,
Łeł, dostałem 109 miesięcy. Łeł. Dostałem jeszcze za jubilera. Ale rozjebałem się do fagosu. Łeł. Tak, dobrze! Ta pierdolę putasy bez L, dobrze się rozpierdolił na niej, o to właśnie w tym chodzi. Dziękuję. Fucking pierdolę, daj moc mi, dobry brat. Dziękuję też za jego zastosunkcję z Prime'em. Posłuchaj, bracie, a nie masz może czegoś do jedzenia? Łeł, kurwa, mam sprunki. Zostawili mi klamę. Poważnie? Nie. Kurwa. Bracie, a czemu ty masz jaką fryzurę, kurwa? Jakąś kurwa. Zajebistą mam, kurwa, tak mi ostrzygła mama. Kmielara? Kurwa. Kmielara. Rośnie mnie tak ojebała. Nie wytrzymam, kurwa. Kmielara. Nieźle, nieźle. O, ciebie też wygięło, widzę. Łeł. Powygnęłam jak ty. Łeł. Bracie Kmielarzu. Ej, czuję przy pomocy, chodźcie tu, widzę wyrocznie, mówi do mnie. Wow! Słyszałeś? Też usłyszałeś? Tak, też usłyszałem! Widzę ją, zbliża się do mnie, jest na suficie! Jest na suficie! Trzymajcie! Meta! Niebieska meta! Zieloną myślę! Co mam robić wreszcie? Co mam robić? Jakie są nasze plany? Musicie znaleźć Montanę, poddać go rytuałowi! Jakiego rytuałowi? Co to kurwa jest rytuałowo? Mamy go kurwa obsypać chmielem? Łeł, kurwa! Musimy go pierdolić do garka z chmielem, chłopaki, do beczki z chmielem, musimy go kurwa zachmielować! Jak się kisi ogóra, to będziemy kurwa kisi Montanę w chmielu! Właśnie tak, zabiłem go w słoiku, kurwa, z chmielem. Zabili się w szyszkę chmielu. Montana będzie szyszką chmielu, kurwa, od niedługo. A potem musimy go spalić. Tak, podpalić, oddać go modłom. Pierdolone maluchy. Zapiszę. Ja też to muszę zapisać. Zapiszę to. Żebyśmy nie zapomnieli. Zapisałem. Kurwa, Ja nie wyrabiam. To jest... Jeszcze się szlugiem zakrztusiłem. Czemu wy dwójkę ćwiczycie, kurwa? Symulacja się, kurwa, złączyła. Złap mnie za fiuta. Ty jesteś chyba jakimś, kurwa, najmłodszym z najmłodszych chmielarzy. Możesz jesteś coś po cichutku osłuchać starszych chłopaków, prawda? A czy puścisz sztangę z wrażenia? Mam mordzio. A ten się zawiesi, pła. Program zresetuje. Jasne. Wyrocznia, muszę ci coś powiedzieć, kurwa. Robimy się w szkołę. Ty będziesz pracę domową, a ja cię będę robił na stole. Zajebiście. Tak, wyrocznia, jesteś jak część, bo zaczyna się czekać godzinami. Posłuchajcie, chłopaki, a ile w ogóle dostaliście? 110. A, 70. I ile wam już dostało? 30. Co, kurwa, to ja dostałem mniej, kurwa, i co? I powiedz ty teraz jeszcze. Ja ćwiczę. Aaaa, tak, ty ćwiczysz, kurwa. Słyszałeś jakiś strzał z zawupy, kurwa? Co tam się dzieje? Dobra, tutaj też myjna jedzie, to czekamy wszyscy pod kryminałem, na razie tylko nasza dwójka wyszła. Ale myjna to jest, dobra, ty, dobra, ja tu jestem pod kryminałem. No poczekajcie, kurwa. Dobra. Myju, no co nam ich dziwi? Jaś, kurwa, czy nie jechać? No jedź! Dobrze, zobaczę, jadę. Myju. Co, myja, co ty żeś narobił? Myju. Da, myju. Myju. Może jakiś wytrych? Jasne, coś ogarniemy. Big Jimmy jeszcze tu jedzie z furą. Ja idę do szafki więziennej. Kurwa, metę mi oddali? Nie, kurwa, klasa. Mejo.
Bo nie ma... Wow! Wow! To po chmielu. Tak, właśnie tak. Co ze mejnia? Mejnia. Mejnia. Wow! Nieźle! Nieźle, bracie! Dawaj, lecisz, mejnia! Ja wam będę nagrywał! Zajebisty kawałek, jak go nazwiesz? A kto robił mix mastering? Jasne, a kto jest na ficie? Ale to jest straszną nóżką se tą pisz, pa! Tu się kurwa odpierdala. Spokojnie, po prostu rozmnożyliśmy się trochę, siedzą na kryminale dobre chłopaki. Poczekamy tu, pójdziemy wszyscy na pakę i nas zawiedziesz, dobra? Zmieścimy się wszyscy, kurwa. Au! Nie! Nie! Ej, mejo! Mejo! Kto jest głupi? Mejo, dzisiaj idziemy się napierdolić do pubu. Mejo! Co to jest kurwa za napój? Dawaj mi to! Dawaj mi ten napój! Kurwa jego masz! Wow!